radio krakow No i wyruszamy, szanowni państwo, na drogi Krakowe Małopolski. Razem z Marcinem Koczybą kierujemy się w kierunku Radiostrady i Korytarza Życia. Witaj Marcin. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, trochę na sygnale dzisiaj pojeździmy. Razem ze mną starszy kapitan Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest coś takiego dziwnego, takie zjawisko, że kiedy nagle, zwłaszcza na zakorkowanej, zatłoczonej ulicy pojawi się pojazd uprzywilejowany, nagle kierowcy dostają obłędu. Jedni stoją jak zahipnotyzowani, inni jeżdżą gdzieś po chodnikach i szaleją. Tak naprawdę, nie ma żadnego porządku w tym, w tym zachowaniu, nie ma, nie ma pomysłu na to, co zrobić. Generalnie, wielki chaos. No rzeczywiście możemy zaobserwować podczas dojazdu do miejsca zdarzenia, że ludzie w samochodach zachowują się bardzo często różnie, często irracjonalnie. Możemy na przykład zaobserwować takie sytuacje, że gdy stoją na czerwonym świetle, boją się wjechać za ten sygnalizator, chociażby troszeczkę, tak aby udrożnić ten przejazd. Bardzo takie niebezpieczne zjawisko, które jest spotykane u kierowców, to jest nagłe, gwałtowne hamowanie, które również powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo. Często ludzie na przykład próbują przejechać przed, wo przed wozem Straży Pożarnej i tutaj bardzo łatwo o wypadek. Mhm. Trzeba pamiętać, że taki wóz strażacki waży. To nie jest zwykły mały samochodzik, który zahamuje dość szybko, tylko auto, które samo w sobie jest ciężkie, a do tego wie, wiezie środki gaśnicze. Dokładnie swoje taki ważą. samochód gaśniczy ciężki ma nawet 5-8 ton wody. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ta droga hamowania w tej sytuacji się wydłuża. Do tego to jest płynne. Płynny środek, więc on też tam w tym aucie trochę tańczy. To auto nie może być zwrotne, bo, no bo po prostu się nie da. Nie ominie. Dlatego też trzeba być bardzo takim czujnym podczas jazdy. Mieć świadomość, że może zdarzyć się coś takiego, że będzie jechał pojazd uprzywilejowany i w tym momencie nie wolno pod żadnym pozorem panikować, zachować się ostrożnie. Można zwrócić uwagę na to, jak zachowują się inni kierowcy, na przykład, żeby zjechać w tym samym kierunku, co wszyscy, a nie tak, że jedni na lewo, drudzy na prawo i w pewnym momencie trzeba robić taki slalom. Tak, bo to. Dobrze jest wtedy zastosować prawo ławicy. Czyli jak moi z mojego pasa wszyscy w prawo, to ja też w prawo i już. Oczywiście do, jeszcze do korytarza przejdziemy za chwilę, ale to jeszcze jedna rzecz, która też często się pojawia. Tacy, którzy tak na haczyk za, za pojazdem uprzywilejowanym się podczepiają. Jedzie Straż Pożarna, kierowcy się rozjeżdżają, robią ten, ten tunel, a tam z tyłu dwa, trzy auta, które próbują też z tego skorzystać, wyrwać się z korka. To też jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, ponieważ ten wóz, na przykład Straży Pożarnej może w pewnym momencie gwałtownie zahamować i wtedy mamy do czynienia z kolejnym wypadkiem. Poza tym on przejeżdża na czerwonym świetle bardzo często, bo ma takie prawo, a ci kierowcy nie mają. W związku z tym ci z tej ulicy, na której było zielone, widząc, że wóz strażacki przejechał, już ruszają i wtedy, wtedy bardzo często właśnie dochodzi do stłuczek. To nie są wszystko bagatelne rzeczy, bo to nie chodzi o to, żeby strażacy szybciej skończyli pracę, tylko o to, że jadą ratować życie. Czy do pożaru, czy do wypadku. Te minuty się liczą. Dokładnie. Walczymy o każdą sekundę, dlatego też bardzo często jest taka frustrująca sytuacja, że chcemy przejechać, a ktoś stoi na czerwonym świetle rozkojarzony, nie widzi, nie słyszy, zajęty prawdopodobnie innymi sprawami, myślami jest gdzie indziej, no i nie ustępuje nam drogi. Ja nawet się zastanawiałem, czy to jest możliwe, żeby ktoś tak głośno słuchał radia czy muzyki, ale to nie jest możliwe, bo przecież te pojazdy wydają tak głośno odgłosy, błyskają światła, to już naprawdę trzeba być gapą ostatnią, żeby nie zauważyć, że za plecami ma się tak potężne auto. Wydaje mi się, że często. To ludzie też są zajęci rozmową przez telefon, mhm. co oczywiście trzymanie takiego aparatu telefonicznego jest zabronione, natomiast rzeczywiście ich myśli bardzo często wędrują w inne miejsca, dlatego apelujemy o taką ostrożność i koncentrację podczas jazdy. Kolejna sprawa, właśnie to, o czym już wspomnieliśmy trochę, to korytarz ratunkowy, korytarz życia. Różnie na świecie to wygląda. My proponujemy to, co dzieje się w Europie Zachodniej i namawiamy do tego od dłuższego czasu, jeśli mogę do kamery pokazać, to ci z Państwa, którzy oglądają nas w internecie w tej chwili, Mogą zobaczyć, tak wygląda droga z korytarzem ratunkowym, korytarzem życia. Rozjeżdżamy się na dwie strony, a ten pas zostawiamy na środku. Dzieje się tak dlatego, że to jest szerszy pas niż ten pas awaryjny, który jest zwykle wdzielony. My już tu nieraz w radiostradzie o tym mówiliśmy, że tam policja ma kłopot z przejechaniem, ale co dopiero straż pożarna, która te auta ma ogromne. Te auta naprawdę potrzebują trochę miejsca. Czy zasada jest taka, że skrajny lewy pas ruchu zjeżdża w lewo, natomiast pozostałe pas ruchu zjeżdżają w prawo, zajmując również pas awaryjny. Robimy tak, dlatego tak ponieważ... Tak to wygląda na, na, na rysunku. Dokładnie. Bo? Często na tym pasie awaryjnym może stać zepsuty samochód i wtedy my byśmy również nie, nie dojechali, który na przykład przegrzał się stojąc w korku. Dlatego utwórzmy taki korytarz ratunkowy. Jeszcze trzeba tutaj zaapelować do kierowców, że w momencie, gdy... Przejedzie wóz Straży Pożarnej. Absolutnie nie wracamy na swoje miejsce, ponieważ no, ruch i tak jest wstrzymany. Powinniśmy ten korytarz zachować drożny jak najdłużej, mhm. ponieważ możemy się spodziewać, że na miejsce zdarzenia będą dojeżdżały kolejne zastępy Straży Pożarnej, ewentualnie inne służby, które biorą udział w akcji. Czyli czekamy aż do udrożnienia ruchu. Nie, 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 nie ma sensu się przemieszczać, bo jeszcze w takich sytuacjach czasem dochodzi do kolizji, do jakichś zadrapań, więc spokojnie ustawiliśmy się, czekamy. I pamiętamy, że środkiem tego korytarza, za chwilę popędzi samochód uprzywilejowany, ciężki, który ma drugą, długą drogę hamowania, więc nie wychodzimy z ciekawości porozglądać się, co się tam dzieje, tylko zostajemy w samochodzie. Dokładnie, tu też walczymy o każdą sekundę, im szybciej dojedziemy, to też jest również w interesie kierowców, prawda? Tym szybciej skończymy swoje działania i będzie można wznowić ruch. Tu niestety jest jeszcze jedna mania w Polsce, która od paru lat się pojawiła i jest, mam wrażenie, coraz, coraz popularniejsza robienie zdjęć na miejscu wypadku, na miejscu kolizji, czy nawet jak stoi zepsute auto przy drodze. Na autostradzie to to jest w stanie wywołać korek, bo kierowcy stają i robią zdjęcia. Yy, to, to prowadzi już do takich sytuacji, że korki w miejscu, gdzie stoi zepsute auto, są z dwóch stron autostrady, nie tylko po tej stronie, gdzie jest popsute auto. Znaczy, no najmniejszy problem jest, jeżeli mamy wtórnie efekt tylko korku, prawda? Ale bardzo często na pasie przeciwnym przeciwnym kierunku ruchu dochodzi do kolizji, także możemy się domyślać, że te osoby po prostu zagapiły się na miejsce zdarzenia. No i niestety musimy przyznać, że rokrocznie zdarzają się takie przypadki, gdy podczas działań zostaje potrącony strażak przez jakiegoś kierowcę, który się zagapi, który jest nieostrożny, nieuważny. My oczywiście mamy na względzie własne bezpieczeństwo i dojeżdżając na miejsce zdarzenia, naszymi ciężkimi wozami bojowymi wygradzamy tak jakby to miejsce zdarzenia, natomiast no, rzeczywiście są takie sytuacje, że takich wypadków dochodzi. I tu właśnie apel, żeby zachowywać się rozsądnie, nie gapić się, nie robić zdjęć, bo nie ma takiej potrzeby. Najważniejsze jest to, żeby pomóc tym, którzy ratują życie i którzy, którzy na miejscu potrzebują trochę miejsca, żeby popracować. Jest jeszcze jedna rzecz, o której też chciałbym, żeby kierowcy żeby pamiętali, to drogi pożarowe. Nie parkujemy na tych drogach i proszę pamiętać, że zablokowanie drogi przeciwpożarowej może spowodować, że wóz z drabiną nie dojedzie. Dokładnie. Tu chciałem zwrócić uwagę, że ta droga pożarowa, jej drożność jest potrzebna nie tylko po to, żeby przejechały wozy Straży Pożarnej, ale potrzebujemy również takiego miejsca, żeby na przykład rozłożyć drabinę mechaniczną wraz z podporami, ponieważ potrzebujemy operować przy wyższych kondygnacjach. I musi ten samochód stać tuż przy, żeby móc tych ludzi wydobyć z pożaru. Dokładnie. Ulatować. Nie są to sytuacje odosobnione. Na przykład ostatnio 5 października w Krakowie na ulicy Skawińskiej, pomimo tego, iż pożar miał miejsce na kondygnacji podziemnej klatka schodowa była tak zadymiona, że musieliśmy ewakuować osoby potrzebujące naszej pomocy za pomocą drabiny mechanicznej. No i, i tu właśnie jeszcze raz przypominam. Ta drabina musi stać tuż przy bloku, żeby mogła dosięgnąć do okna, czy balkonu, czy tego miejsca, gdzie osoby potrzebujące są. Więc ja wiem, bo teraz tak się dzieje, że wiele osób spoza Krakowa przyjeżdża i parkuje na krakowskich osiedlach, przesiadając się do komunikacji zbiorowej. Z jednej strony to dobrze, że przesiadają się do komunikacji zbiorowej, bo korki mniejsze, ale z drugiej strony Moi drodzy, patrzcie, gdzie stajecie i zastanówcie się, czy nie blokujecie przejazdu, bo czasem to naprawdę aż wołało pomstę do nieba, i sam jeżdżąc po takich osiedlach, zastanawiam się, co miał w głowie ten kierowca, który to auto zostawił. I jeszcze jedna rzecz, o której mieliśmy dzisiaj opowiedzieć, a właściwie to kolejny raz y, przypomnieć to jest karta ratownicza pojazdu, i tu znowu do kamery pokażemy zdjęcie. Y, taka nalepka na szybie umieszczona w samochodzie, po, pokazuje, że kierowca ma w środku kartę. Co to jest ta karta? I czego z niej można się dowiedzieć? Tą kartę ratowniczą powinien mieć dokładnie rzecz ujmując w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. To jest kartka formatu A4, która jest oczywiście złożona, na której jest pokazane graficznie, zobrazowane tak wszystkie elementy karta. bezpieczeństwa zarówno czynnego, jak i biernego w samochodzie, czyli na przykład wzmocnienia karoserii, gazowe napinacze pasów, poduszki powierzchni Akumulatory, czyli te elementy, które są szczególnie istotne dla strażaka podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, i tu walczymy o każdą sekundę. Bardzo często, gdy trzeba wydobyć kierowcę, który jest uwięziony we wraku samochodu, musimy wiedzieć, gdzie możemy ciąć, gdzie nie ma tych elementów wzmocnień. I te karty są nam teraz potrzebne, głównie dlatego, że po polskich drogach jeździ coraz więcej nowoczesnych samochodów. Kiedyś nie nastręczało problemu odnalezienie akumulatora. Teraz takich akumulatorów samochody potrafią mieć nawet kilka. Również te poduszki powietrzne kiedyś było ich mało, teraz w zasadzie jest w tych bocznych. Kolumnach Wszędzie one się znajdują. Nawet I... ko ochraniacze kolan są, także pod, pod blokiem kierownicy. Dlatego nie jesteśmy w stanie po prostu wiedzieć, znać na pamięć każdego modelu, a taka graficzna informacja na pewno ułatwi nam pracę, na przykład podczas użycia narzędzi hydraulicznych. To przypomnijmy raz jeszcze, skąd taką kartę można wziąć? Karty ratownicze dostępne są na stronie internetowej www.kartyratownicze.pl oraz u autoryzowanych dilerów samochodowych w stacjach ASO. Tam Powinni mieć, mieć te osoby, te karty ratownicze, ponieważ bardzo jest ważne, aby ona dotyczyła naszego modelu samochodu. A konkretnie. często. Mhm. Dokładnie. Często na przestrzeni lat te modele się zmieniają i na przykład lokalizacja pewnych wzmocnień, różne takie innowacje technologiczne się pojawiają, jak na przykład dodatkowy akumulator czy poduszki powietrzne. Dlatego musi to być karta dotycząca naszego samochodu. I tak samo istotne jest, czy jest to sedan, kombi, czy hatchback, bo to też może być różnie. Więc konkretnie do naszego auta, taką. Kartę trzeba dobrać. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Do kierowców apeluję, żeby o tym wszystkim pamiętali przed nami jesień. Czas niestety wzmożonej liczby wypadków, pogarszają się warunki jazdy. No i tak do grudnia mniej więcej. To jest ten najtrudniejszy czas. Potem w grudniu z reguły liczba wypadków trochę spada, ale listopad, październik, listopad to jest najtrudniejszy czas na drogach. Więc pamiętajmy o tym wszystkim. Starszy kapitan Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.